minuta. No ciekawe, pierwsza. Jak te długie przerwy od startu wykorzystali Wełnicki i Kołecki. O tym przekonamy się już za moment. Zaczynamy niebieskie rękawice. Oczywiście owiki na rękawicach i niebieskie spodenki Wełnicki. Spodenki koloru czerwonego. Sylwester Kołecki. Mobilny na razie Wełnicki. Stara się nie dać zapędzić na siatkę, bo oczywiście Kołecki wykorzysta tam swoją siłę, również przecież tak jak brat, chociaż bez tak spektakularnych sukcesów, wywodzi się z podnoszenia ciężarów. Trafił! Ależ trafił tym middle kickiem pod prawy łokieć Sylwester Kołecki, kończąc ten pojedynek po 40 sekundach. Oj, trup ściele się gęsto dzisiejszego wieczoru w Bielsku Białej. Kolejne zakończenie w pierwszej rundzie. No i chyba nikt takiego nokautu z rąk, a właściwie z nóg Sylwestra Kołeckiego się nie spodziewał. No bolą dziś brzuchy w Bielsku Białej zawodników, bo to kolejny nokaut przecież, który zaserwowany w ten sposób. Znalazł miejsce idealnie na środku tułowia. No na szczęście Sylwestra Kołeckiego tam nie zabrakło zasięgu, aby stopa dotknęła strefy pod prawym łokciem Wełnickiego. Panie i panowie, sędzia Piotr Jarosz przerwał to starcie po 39 sekundach już pierwszej rundy. Starcie, które przez nokaut zwycięża Sylwester Kołecki! Kazał czekać na siebie 2 lata, sprawy załatwił 39 sekund Sylwester Kołecki.